Golu dla Piasta. Potem strzał Batyniewa. No i mega klopsy w wykonaniu. W takim rzucie wolnym, granym właśnie z tego miejsca, jest mnóstwo przestrzeni, żeby zagrać piłkę po murawie, poza zasięgiem bramkarza. To powinno być 3-0. Kornelos, zamek drużyny Piasta Gliwice. To są gole po strzałach głową. To jest już 6. trafienie Piastunek w tym sezonie. W taki oto sposób wyrasta nam tutaj bohater tego meczu, którym jest Kornel Osterabia. Asysty, zmiana. Bo to są przecież wartości dodane, ale wielo...